projekt zakonu w sprawie zmian prawa finansowego rzeczowego finansowania dzielnicy drugiej przewodniczki na 2013 rok. Tylko powiedziawszy, ostatnie, znaczy to, że tak jak mówię, prawdopodobnie ostatnia uchwała, jaką możemy zmieniać, jaką możemy zmieniać wyrzutami finansowo-rzeczowym, jeżeli potrzebujemy na wydatki, te przesunięcia i na zakup na przykład stolika pod urządzeń, nie choćby na wykonanie stolika pod urządzenie wielofunkcyjne, to po prostu jest taka kosmetyka, jeżeli chodzi o te paragrafy. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt 22. Oświadczenia i komunikaty. Przypomnę jakieś paruszko. Chciałem zwrócić Państwa uwagę, że coś w takim razie z tą Komisją Zdrowia jest nie tak, skoro dwa miesiące coś się Komisja nie może zebrać. Ja myślę, że przecież Pani dane, jak to wspólne porządki były, że przecież jak się nie mowa, to już chwilę zebrać. Komisja Rewizyjna została od razu rozwiązana. Akurat nie chciałbym mieć ten problem, ale i tak na środków stosować, natomiast myślę, że można by było to dużo łatwiej i prościej rozwiązać. Nie to, żeby projekt zarządu był w sprawach Komisji Zdrowia, natomiast myślę, że chyba żadnym problemem nie będzie, gdy członek zarządu po prostu taką komisję zwoła, a osoba najstarsza w tej komisji będzie... Nie możemy, tylko przewodniczący komisji może zwołać. Czyli mam rozumieć, że jak długa absencja będzie przewodniczącego? Nie wiadomo, nie poinformował nawet nikogo z zarządu o tym, że ma jakąś dyspozycję, bądź nie może. Prosił mi, że na pewno nie jest w stanie zwołać komisji. Poprosił nas o zarząd o zwołanie tylko też o zajęcie się sprawami komisji. Ale to z tego co wiem, to nie będzie na sesji, ale to już z tego co wiem, już trwa dwa miesiące od członków komisji. A nie ma powiązania. Ja myślę, że można spokojnie zadać mi to pytanie. Po prostu na pomocą maila, bo mamy wszyscy swoje. Tak, oczywiście. To myślę, że warto by było, żeby komisja się nad nami zabrała. Tak mi się wydaje. Może działać i wtedy nawet kwestia dysponowania środkami bądź wskazywania do nich zadań. To myślę, że już członkowie powinni jakoś bardziej przyjąć temat. To już polecam zarządowi ewentualne rozwiązanie tej kwestii. Ja też nie mam wpływu na to, że ktoś na mnie nie przyjdzie, nikt się przez to nie musi tłumaczyć, może ktoś ma problemy z małą, może ma problemy w rodzinie i to też nie należy do obowiązku tej osoby, żeby mi tłumaczyła się, prawda? Ja tutaj jest dłuższa nieobecność, to faktycznie warto to jakoś sensownie rozwiązać. Widać, że to nie trwa jeden miesiąc, prawda? Bo to, że... A ostatnio on był normalnie, ale to, że nie zwołał, no to ja już nie wiem. Michał Rosner. Dobry wieczór. Nazywam się Michał Rosner, jestem przedstawicielem mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją w sprawie dofinansowania urządzenia zabawowego w przedszkolu samorządowym nr 80 ulicy Kotlarskiej 5. Bardzo Państwa radnych przepraszam, że po prostu nie dałem rady przyjść do nas na początek sesji. Z tego co się już dowiedziałem, punkt, o którym wnioskowaliśmy, został przegłosowany. Już debatowaliście Państwo nad tym punktem. I z tego co też już się tutaj dowiedziałem, została kwota przeznaczona. Także bardzo serdecznie chciałbym Państwu radnych za to podziękować. W imieniu wszystkich mieszkańców. Ja mam jeszcze jeden problem i chciałabym poprosić Panią Przewodniczącą, może Radę, o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy, bo nie bardzo wiem, jak postępować w trakcie obrad następnych komisji. Otóż zdarzyła się taka sytuacja, że miesiąc temu, czyli dokładnie 16 września, w trakcie posiedzenia naszej komisji obradowaliśmy
nad następującą sprawą. Została złożona petycja, żeby przy ulicy Zwycięstwa wyciąć 17 drzew sortowych. Ja pojechałam w to miejsce, dokonałam wizji lokalnej, byłam w przedszkolu, co przedstawiłam na posiedzeniu komisji. I my, proszę Państwa, wypracowaliśmy wspólne stanowisko, doszliśmy do wniosku, że no, na wycięcie tych topoli zawsze jest czas i dlatego nasze stanowisko jako komisji było takie, żeby po prostu najpierw te drzewa prześwietlić i zobaczymy, co się będzie działo. Pani dyrektor z przedszkola, która podpisała tą petycję, co prawda, powiedziała do mnie, wie Pani, no bo tak troszkę tak to wyszło, ale oczywiście mamy problemy z tymi topolami, ale one dają bardzo dużo cieni. To był jeden z jej argumentów. Myśmy wypracowali to nasze stanowisko. Ja jak wysyłam protokół, to zawsze do Pani Przewodniczącej piszę uwagi dla Pani Przewodniczącej i w każdą sprawę, którą omawiamy, bo ja oczywiście nie mogę jakoś potem tej sprawy prowadzić, wysyłam i piszę z prośbą, żeby Pani Przewodnicząca stosownie w imieniu komisji po prostu sprawę poprowadziła dalej. Jak już było dla mnie ogromne zdziwienie, kiedy na posiedzeniu ostatniej komisji dostaję pismo, które jest odpowiedzią. To oczywiście jest bardzo częste, że nie mamy listu przewodniego, tylko odpowiedzi na pismo numer. Musimy się domyślać, co pani przewodnicząca miała na myśli wysyłając. I dostaję odpowiedź, że pani przewodnicząca wysłała 26 sierpnia, czyli przed naszym posiedzeniem, prośbę o pilne zajęcie się sprawą i bardzo prosimy, cytuję tu pismo pani przewodniczącej, aby na miejsce wyciętych drzew nasadzone zostały inne drzewa oraz krzewy. Moje pytanie jest takie, czy mamy podejmować jakiekolwiek decyzje, kiedy mamy wypracowywać nasze opinie wspólne, a kiedy te decyzje przez panią przewodniczącą, tużeż przez zarząd zostały już podjęte. No uważam, że to jest olbrzymie lekceważenie komisji, naszej pracy, naszego czasu. No i dlatego proszę o pomoc, co z tym zrobić? Ja z panią jak najbardziej się zgadzam pod tym względem, że faktycznie komisje powinny, jako pierwsza, akurat tu jest wyjątkowa sytuacja, że nie, zrobiłam coś. To nie jest wyjątkowo. Nie, bo często jest tak, że komisje w ogóle nie udzielają żadnej opinii, nie przygotowują pisma na żadne pismo od mieszkańców ani nic. Rzadko to się zdarza, dlatego ja też jako tak już jakby z urzędu muszę odpowiadać na pisma mieszkańców, przynajmniej staram się w większości wyjaśniać sytuację. I tutaj się akurat zgadzam, że faktycznie najpierw powinny komisje zaopiniować dany problem, daną prośbę i wnioski. W tej sytuacji wyszło tak, że przyszedł do mnie właśnie przedstawiciel tam mieszkańców z taką listą, co podpisany była dyrektorka tam z przedszkola, mieszkańcy jeszcze tam z innych miejsc. Prosił właśnie, żebyśmy ich też poparli, że oni chcą iść to wnioskować do prezydenta Majchrowskiego. Dlatego stwierdziłam, że jeżeli i tak to przecież nie od nas zależy, czy będzie wycinka, czy nie, to i tak będą musieli inspektorzy zadecydować z CIKIT-u. Stwierdziłam, jeżeli to jest wola mieszkańców, no to też tak się zdarzyło. A dopiero później Państwo zaczęli to obradować u siebie na komisji. To jest racja. A jak wygląda sytuacja dzisiaj z tymi topolami? Jakie jest stanowisko? Bo nie dostałam też od Pani Przewodniczącej żadnej odpowiedzi. Proszę? Tak, komisja później. Tak, ale chciałam w takim razie wiedzieć, jak wygląda sytuacja ostatecznie. Czy te drzewa będą prześwietlone, czy te drzewa będą wycięte? Nie mamy informacji. No dobrze, ale jeżeli pani przewodnicząca to wysłała, to teraz pytanie moje jest takie, czy nasza wypracowana opinia przez komisję została wysłana, czy nie? Nie. No to w takim razie rozumiem, że zostaną te drzewa wycięte. Nie jest powiedziane, że to zostanie wycięte. No ale jeżeli ponadto prosimy, aby na miejsce wyciętych drzew nasadzone zostały inne, no to informacja jest jasna. To ja bardzo proszę, żeby wysłać pismo, jakie jest stanowisko komisji, bo co do tego wszyscy byliśmy akurat zgodni. O ile pamiętam, tam praktycznie jest napisane, że zapraszamy się do drogi.
Ale to, panie wiceprzewodniczący, nie ma żadnego znaczenia. Ja mówię o czymś zupełnie innym. Ale nie pani chce uzyskać konieczne z tym piśmie, to odpowiada. No, ale to nie o to chodzi. To zawsze będzie środowiska, zawsze. No ja wiem, no to dobrze, ale to odpowiadam. Bo tak więc odpowiadam. Jeżeli pani jest niezadowolona. Bardzo, bardzo proszę, żeby pan sobie darował takie sugestie, bo one są bardzo nie, po prostu uwagi są bardzo nieeleganckie. Natomiast bardzo proszę o zaprotokołowanie tej sytuacji, która się zdarzyła w sprawie tej panie Czesław. Ja tak uważam, że jeżeli mówimy o ochronie przyrody i o takich rzeczach, to ta sytuacja jest niesmaczna, porównywanie, czy ptak jest większy, czy mniejszy, czy ma większe znaczenie, czy kto. Ale uważam, tak pani poprosił, która zgodnie z nami była dyskusja. Czy małe ptak jest ważniejszy, czy większy jest ważniejszy. Dotyczyło to, jak pani pamięta, tego zgodnie. Ale to nie do tego. To nie do tego. Mówię o tych potrzebach poważnie do tej stronie. Ponieważ ochrona przyrody byśmy powinni wyrażać ulicy, podjąć jakąś wspólną politykę. Powinniśmy się zastanowić nad tym, czego my chcemy. Czy my mamy realizować każdy wniosek mieszkańca, któremu się na przykład to drzewo nie spodoba, i bo jest ich 10-20 podpisze, ściąć to drzewo. Jedno drzewo ścięte, to jest proszę Państwa przy nasadzeniach jakichkolwiek, to jest 1200 innych. 1200 musi być nasadzonych, żeby drzewo musiało spełnić, proszę. Nie, ja mówię, nie mówię do tej sytuacji, ja mówię do tego, że myśmy jako Rada powinni podjąć, bo my raz mówimy tak, wyciąć, raz mówimy nie wyciąć, a więc zastanówmy się. Czy jednak jako Rada będziemy trzymać się tego, że jesteśmy mieszkami w zielonej dzielnicy, każde drzewo dla nas jest największą wartością i nie poddajemy się temu, tylko jeżeli już ktoś ma odpowiedzialność przyjąć później, to niech przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska czy ktoś inny. Bo my w tej chwili reagujemy zbyt emocjonalnie na to, jak to, ja wiem, od, nie dotyczy tej sprawy, na takie tego typu działania, bo to pole, że są złe, tak, bo są złe to pole, bo świecą i tak dalej. Oczywiście jest dużo liści, trzeba wywozić, nikomu się nie chce. My realizujemy tak naprawdę politykę miasta, NPO i służb, którym się nie chce wykonywać pewnych swoich czynności. I ja proszę Państwa apeluję, do siebie nie, bo ja zawsze głosuję przeciwko. Ja apeluję o to, żebyśmy się zastanowili, czy my będziemy tacy, takie miękkie stanowisko, jeśli chodzi o ochronę przyrody. Zupełności się z panem zgadza. O taki też. I tak też. Duże i małe. I duże najmniejsze. Są jeszcze jakieś wnioski? I te płazy. Pani Jarosław. Dzieją wokół nas bardzo ważne sprawy, a my się tym dzisiaj nic nie mówimy. Najlepiej chodzi mi o uchwalanie rezultatów wiemy. Duże zmiany są bardzo kontrowersyjne. Termin tam zajdzie do końca tego miesiąca. Tutaj nie ma dzisiaj żadnych uchwałów spraw. Ja się pytam, w jaki sposób my jako Rada wyrazimy swoje stanowisko w tej sprawie, które ja uważam, że jest bardzo po prostu ważne, żeby ten głos rzutem gdzieś słyszałem, że tutaj radni mają jakieś uwagi do rzutu. Myślę, że powinniśmy mieć, skoro tutaj w tej dzielnicy zajmuje się różnymi sprawami, powinniśmy mieć jakieś uwagi. Ja na pewno w jakiś sposób byłem, jeśli każdy przyjdzie temu statyczowi. Ja właśnie się tak nad tym zastanawiałam i właśnie znaczy generalnie można na samemu składać uwagi, ale jestem bardzo za tym, żebyśmy zwołali sesję nadzwyczajną i ewentualnie najpierw złożyli te swoje uwagi i przygotowali w projekcie uchwały. Może 31 będzie uchwała. Nie, ma sesję mamy za tydzień. To jest akurat sprawa, do wszystkich dotarła informacja, dotarł projekt statutu. Każdy ten statut na pewno sobie przeczytał. Tak samo jest tutaj, jak o jeśli nie mylę, jest u nas wywieszony. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest zbyt ważna sprawa, żebyśmy mogli każdy indywidualnie i ja tutaj wczoraj rozmawialiśmy o tym i to było takie, będziemy, trzeba zwołać po prostu sesję nadzwyczajną, znaleźć termin i żeby każdy przygotował swój projekt, bo nie będziemy dyskutować w komisjach i wypracujmy wspólne stanowisko jako uchwałę Rady Dzielnicy, bo na pewno będzie to bardziej mocniejszy z naszej strony wypowiedź niż opinia każdego z nas nadsyłana. Także no... Ja myślę, że tutaj wczoraj jeszcze były dyskusje, jednak do tego się może, może inaczej, panie ministrze, może zarząd niech przygotuje, a ewentualnie się poprawki się wyczyta. Nie, każdy powinien zgłosić swoje poprawki.
No to też się będziemy wypowiadać w sprawie czego w naszym podcast. Czy to zarząd może się w sprawie statutu umówić? Nie tylko zarząd, no ale myślę, że to jest ciało takie... Zarząd oni zainicjowali. Ale my jako zarząd przygotujemy jakiś projekt uchwały, ale chcemy, żeby Państwo wcześniej nas syłali... No to było słyszeć. Ale to zarząd wymyśli co? Nie, proszę Państwa. Myślę, że to jest nieporozumienie, żeby zarząd wypowiadał się... Uważam, że powinniśmy ustalić termin, do którego mają spłynąć uwagi do statutu ze strony radnych, wszystkich radnych. I w tym momencie, jeżeli wpłynie do danego terminu tyle i tyle uwag, zarząd mają pracować. Zarząd nie jest od tego, żeby te akurat uwagi kierować samemu rozpatrywać, czy one są dobre, czy nie. Od tego jesteśmy my, żeby się zebrać i powiedzieć. Większością przyjmujemy ten punkt. Tego nie przyjmujemy, bo uważamy, że jest niedobry. I wtedy jest to nasze wspólne stanowisko, ale ono musi być od radnych, a nie w stronę radnych. Nie, ale jak nie wpłynie żadna uwaga od radnych, to nie, wtedy zarząd z pełną świadomością tradycyjnie przygotuje. Należy z tą tradycją. No ja specjalnie użyję tego słowa, żeby nie było w trudzie, nie Wtedy my się zarządem spotkamy w piątek 25 i zwołam sesję nadzwyczajną. Wtedy już piątek 25 i będzie sesja 30. Czy sesja była w tygodniu 28, 29? Teraz tydzień, to trochę później. Jak nie możemy troszeczkę później. Nie, to do końca miesiąca. Do końca miesiąca to może trochę wcześniej, bo tego to może być jeszcze kilka dni, bo jest dłuższy sesja. No może jeszcze kilka dni, bo jest dłuższy sesja. Jeszcze zapas mamy. Kiedy jest następna sesja? Może byśmy raz w czwartek się spotkali na zwyczajnym. No to co, w czwartek, tak? 31. Proszę Państwa, zamykam 39. sesję Rady Dzielnicy. Dziękuję bardzo za przybycie.